Szanowni Państwo, pozwólcie, że oddam głos panu przewodniczącemu, niestety odwołanemu, ale panu radnemu, wieloletniemu samorządowcu Janowi Kawulokowi. Szanowni Państwo, tak to bywa. Nie czuję się przegranym. 43 tysiące głosów uzyskiwałem 4 lata temu. Sejmik mnie wybrał. Zadzwoniłem do marszałka Saługi, powiedział: dzwonić, bo przegrałem z tobą. No tak to jest w polityce. Oczywiście zawsze się lepiej słucha każdemu słów miłych, natomiast krytyczne trzeba przyjmować. Oczywiście czy z mojej strony były błędy, ale jasne. Choć uczyłem się dużo, do każdej sesji się przygotowałem. Jako pierwszy przewodniczący wprowadziłem zwyczaj brania udziału w każdym zarządzie. Radny Czarnek mi powiedział: nie wytrzymasz tego, bo to jest raz w tygodniu, albo i częściej. Wytrzymałem, dojeżdżając z Cieszyna. Czy to jest jakiś wielki sukces? Nie, tak uważam, że tak trzeba robić i to robiłem. Na pewno nie lekceważyłem swojej pracy i tego. Wiadomo, że rola opozycji jest inna niż rola rządzących. Co jest bardzo ważne, że kiedy 4 lata temu, no konstytuowaliśmy się jako rządzący, bo to każdy wie, co się robi, postawiłem warunek, żeby z subregionu południowego był ktoś. Byłem pierwszym przewodniczącym, który był z subregionu południowego i mam nadzieję, że przejmujący w tej chwili władzę uszanują to. Żeby nasz subregion południowy, który ma wspaniałych radnych, również z Koalicji Obywatelskiej, żeby to zostało docenione, żebyśmy poczuli, że jesteśmy integralną częścią województwa śląskiego. Oczywiście przez te 4 lata zdarzyło się dużo. Droga do Wisły zakończona, w tej chwili kolej jedna ruszyła, za tydzień ruszy druga. To są te wymierne efekty tutaj mojej pracy w tym sejmiku. Czy, jeszcze jak powiedziałem, czy można zrobić więcej? Zawsze można zrobić więcej. Szanowni Państwo, ja tutaj padły różne słowa krytyczne, że jestem taki, taki. Na pewno. Ja nie mam zamiaru jak gdyby na nikim się mścić. To nie jest w moim stylu. Dla mnie te wartości, które mam, wynikające chyba z mojej wiary jako katolika, nigdy nie będą nienawiść do kogoś. To nie ma najmniejszego sensu. Wspominam piękne czasy, a przeżyłem już tu kilku marszałków, kiedy nawet marszałek, wtedy byłem w opozycji, zapraszał mnie na kawę i mówił: omówmy problem oświaty, służby zdrowia. To są piękne chwile radnego opozycji. I mam nadzieję, że dzisiaj, kiedy będę radnym opozycji, bo tutaj arytmetyka jest prosta, również deklaruję, jeżeli ktokolwiek z rządzących będzie potrzebował moje doświadczenia w zakresie czy to budżetu, czy służby zdrowia, to ja jestem do dyspozycji. To przecież nie na tym polega, żeby cały czas jeden drugiego tylko nadawał, boksował. Moim marzeniem jest to, żeby po skończeniu pracy w sejmiku nie mieć wrogów. Żeby pokazać, że polityka może być normalna. Oczywiście każdy, kto przejmie ten ster, będzie wiedział, że statut ma swoje ułomności, że regulamin trzeba zmieniać. Myśmy siedzieli z panem mecenasem, jak byłem przewodniczącym komisji regulamin statutowej, żeby pewne sprawy poprawić. To się udało, ale nie wszystko. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkim dziękuję. Oczywiście szczególnie tym radnym moim, no bo przecież to wyście mnie kiedyś tam przedstawili, ale oczywiście też waszym radnym tutaj. Przecież 95% głosowań robiliśmy razem. Przepraszam, no oczywiście to jest najgorsze, jak dostaje człowiek podwójny, że tak powiem, oszan, że za rzadko daje głos Mazurowi i za często. Oczywiście to wy musicie ocenić, czy było to za rzadko, czy to nie było za rzadko. Czy ja kiedykolwiek nie udzieliłem dwukrotnie głosu, z reguły więcej, 3, 4, 5 razy. Bo ja nigdy, zresztą to pięknie powiedział pan poseł Budka, że tu się można wypowiedzieć w tym sejmiku. Jakby powiedział to z tęsknotą, chyba w odróżnieniu do tego, co jest w sejmie. I faktycznie mam nadzieję, że tak zostanie. No cóż, wychodzę odwołany, ale nie czuję się przegrany.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim radnym Sejmiku Zaśląskiego. Dziękuję.